Halo, słychać mnie? Tak jak widzę, będzie przywitanie klasyczne. By ktoś tam mógł napisać na czacie, czy jest w porządku. Ok. Mamy minutę po 12, więc myślę, że możemy zaczynać. Ja się przedstawię klasycznie. Nazywam się Andrzej Jakubski. Jestem JavaScript developerem. W TypeScriptie też mi się pisze. Zdarza. Moja dzisiejsza prezentacja będzie o typach warunkowych. To będzie takie swoiste wprowadzenie do tematu, ponieważ jest on bardzo skomplikowany i prawdę mówiąc, sam TypeScript sobie nie za dobrze jeszcze z tym radzi. Ale myślę, że po takim wprowadzeniu osoby, które oglądają tą prezentację, będą w stanie już same coś w tym temacie zacząć kombinować, działać, a przynajmniej czegoś ciekawego się dowiedzą. Podrzucę linka do tej prezentacji od razu, ponieważ można razem ze mną sobie przed nią przeklikiwać. No, powinno być dokładnie to samo, co mam na ekranie. Więc co, startujemy. Czym są te typy warunkowe? Może sobie tak z jakimś takim lekkim wprowadzeniem zacząć. Mamy kaczkę i załóżmy, że mamy jakiś magicznego tłumacza, który powinien odkryć, co będzie wartością wyjściową po takim przetworzeniu, że chcemy wiedzieć, że to na pewno będzie, że otrzymamy kaczkę. No, a jesteśmy w stanie na przykład dostać psa. To jest bardzo naokoło opowiedziane, ale mniej więcej to moglibyśmy osiągnąć za pomocą conditional typingu. Myślę, że to później, jak już pokażę na przykładach, stanie się bardziej jasne, ale to mniej więcej będzie przedmiotem tej prezentacji, jak możemy sprawić, żeby kaczka zaczęła szczekać. Czym jest TypeScript? TypeScript jest supersetem JavaScriptu. Pozwala nam na dodawanie typów. Wszystko, co jest możliwe w JavaScriptie, jest możliwe w TypeScriptie, ale niestety na odwrót już nie. TypeScript kompiluje się do JavaScriptu, dzięki czemu musimy niestety używać kompilatora, żeby móc używać tego kodu. To jest taka klasyczna definicja, o tyle myślę, że to, co jest na Wikipedii, idealnie opisuje, czym jest TypeScript w bardzo podstawowej takiej wersji. Teraz pierwszym takim elementem, który uważam jest potrzebny, żeby zrozumieć nawet osobom, które aż tak dużo TypeScripta nie używały, jest słówko extends. Extends jest wspierane przez JavaScript od ECMA 6. Pozwala na stworzenie subklasy albo dziecka innej klasy. Należy jednak pamiętać, że to nie jest takie klasyczne dziedziczenie, jak niektórzy znają z języków obiektowych, tylko jest to dziedziczenie prototypowe. I teraz przedstawione mamy klasę animal, która ma nazwę. Możemy ją rozszerzyć przez klasę pies, dodać wartość i będzie odziedziczy to, co również ma animal. Oprócz brakujących typów, ten sam kod jest poprawny w TypeScriptie. Forma, której będziecie głównie używać, jeśli chodzi o extends, będą to głównie interfejsy. Interfejsy są prawie tym samym co klasy, ale do tego przejdziemy. Więc mamy interfejs animal, jest name. Interface doc rozszerza interface animal, czyli po wynikiem końcowym czegoś takiego otrzymamy
interfejs, który będzie wyglądał w ten sposób. To jest takie podstawowe, pierwszy z podstawowych elementów, który będzie potrzebny nam do zrozumienia typów conditional typów. Drugi to będą właśnie generiki i constrainty. Mamy tutaj klasę animal, mamy klasę dog i chcemy napisać jakąś prostą funkcję, dzięki której będziemy mogli otrzymać dźwięk, jaki dane zwierzę wydaje, w tym przypadku bark. Jak widzimy, w takim stanie rzeczy, jako że typem, który przyjmujemy dla animal jest any, czyli jest takie podstawowe, jeżeli jesteśmy w trakcie pisania, nie mamy pomysłu, nie wiemy jeszcze jak ostatecznie będzie, jednak chcielibyśmy pisać ten kod, czasami się daje any, a widzimy, że tworzymy nową klasę animal, no ale getSounds wraca undefined, a dog zwraca poprawnie wolf. Więc co możemy zrobić, żeby ten kod działał, został utypowany poprawnie, żebyśmy użyli tego TypeScripta tak, jak on powinien zostać użyty? Wtedy możemy użyć tak zwanego typu generycznego, który będzie przekazywany w trakcie albo będzie sam wyłapywał, co jest przedmiotem. Ale niestety, czasem się zdarza tak, kiedy jedna funkcja będzie obsługiwała dwa liczące bądź nie po sobie typy, że nie będziemy mogli, na jednej coś da się wykonać, na drugiej nie i dostaniemy błąd. I tak jak widzimy w tym przypadku, property bark nie istnieje na typie generycznym. W przykładzie, jakby to wyglądało, co możemy zrobić, żeby to jednak zadziałało. Więc widzimy, że T jest tutaj przekazane, i wiemy, że to pies ma metodę bark, więc możemy po prostu powiedzieć mu, że tutaj możesz przyjąć cokolwiek, ale musi to ekstendować interfejs bądź klasę pies. I teraz widzimy, wszystko jest tak, jak powinno być, czyli przy wywołaniu getSound na animal dostaniemy error już w naszym edytorze. W przypadku psa byłoby ok, no i jakiś prosty, nie zgadzając się, typ zwróci error. Ważne, żeby zaznaczyć, że w TypeScriptie jest stosowane tak zwane strukturalne subtypowanie. To jest taka dość na pierwszy rzut oka ciężka definicja, żeby to nazwać prościej. Jeśli chodzi jak kaczka i kłacze jak kaczka, to jest to kaczka. I w TypeScriptie możemy, dzięki temu, że raczej z powodu tego, że JavaScript ma typowanie dynamiczne, znaczy jest dynamicznym językiem, możemy zmieniać te typy już później. Powiedzmy, zadeklarowalibyśmy jakiegoś obiekt z const a równa się b dwukropek dwójka i moglibyśmy kompletnie zmienić typowanie, co wydaje się na pierwszy rzut oka głupie, ponieważ sami robimy sobie podgórkę i powodujemy błędy, ale pozwala nam to na różne ciekawe operacje. Co możemy zrobić za pomocą tego też extenda, o którym wcześniej wspomniałem? Możemy ekstendować definicję klas, możemy ekstendować interfejsy i co ciekawe, interfejsy mogą ekstendować klasy. I to pokażę na przykładach. Tutaj, jak widzimy, mamy animal, extends, wszystko jest w porządku, to było też pokazane wcześniej. Jeśli rozszerzamy te interfejsy, działa to w identyczny sposób. To jest dość ciekawy przykład, ponieważ załóżmy, że atrybutem, który możemy przyjmować, wiemy, że będzie jakiś rodzaj array'a. Jednakże no, ten obiekt może wyglądać na wiele różnych sposobów. Jednym z takich prostych rozwiązań możemy na przykład właśnie extendnąć typ, który ma property length, jak każdy array ma, więc będziemy wiedzieć, że na pewno otrzymamy, będziemy mogli się odnieść do lengtha.
Okej, okay, bo ale no, czym są te typy warunkowe, o których miała być prezentacja, a na razie ględzę o extendzie i jakichś tam generykach. Więc wczoraj siedziałem, tak starałem sam sobie w prostych słowach wytłumaczyć, czym one tak naprawdę są. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka gra, wciąż jest, kim jestem. Polega ona na tym, że jedna osoba dostaje karteczkę z napisem jakiejś osoby, z bajki, cokolwiek, może być to przedmiot, i musi za pomocą pytań dojść do tego, czy kim jest. Czyli na przykład załóżmy na głowie miałby naklejone samolot, no i za pomocą pytań, czy jestem człowiekiem, czy jestem kobietą, czy jestem mężczyzną, musi do tego dojść, że jest samolotem. I typy warunkowe działają bardzo podobnie, ponieważ za pomocą pytań dochodzimy do tego, jaki typ ostatecznie będzie wynikiem. I teraz, tak jak widzimy, mamy tutaj typ taki pomocniczy, który pozwala nam na wyłapanie, jaki typ chcemy ostatecznie osiągnąć. Tak jak widzimy. Schemat tego bardzo przypomina, że to jest dokładnie to samo, co ternary expressions. Czyli ten kod w normalnym JavaScriptie można by zapisać za pomocą ifów i else'ów. I teraz tak, w tym przypadku chcemy otrzymać typ string do wyboru. Więc wywoływamy, przekazujemy string. Czy te rozszerza string? Tak. Więc zwracany jest string. String. Mogę to jakoś bardziej po ludzku nazwać, żeby się nie myliło. Okej, okay. No ale teraz chcielibyśmy otrzymać typ numeryczny. Więc czy typ number rozszerza string? Nie. Dalej, czy typ number rozszerza number? Rozszerza, więc dostaniemy stringa z wartością number. To jest tak pokazane, żeby móc zrozumieć tą logikę, która pod spodem się dzieje w bardzo uproszczonej formie. Pytanie, czy to jest nam rzeczywiście w tej formie do czegoś przydatne? I tak nie, przejdziemy do bardziej sensownych przykładów. Jak to mniej więcej działa pod spodem? Więc mamy typ animal, który może być albo typem dog, cat, horse, lion. I teraz chcemy z tych typów wyciągnąć tylko te, które należą do kotowatych. A wiemy, że wszystkie koty miauczą. Więc, jeżeli typ A będzie rozszerzał obiekt, który ma metodę miał, to zwróci ten typ albo zwróci never. Never to taki specjalny typ w TypeScriptie, który robi dokładnie to, co oznacza, czyli że tego typu nigdy nie powinno być. I teraz, jak to będzie przekształcane? Mamy cats, typ cats, extract, cat i szukamy animal, czyli będą raz, dwa, trzy, cztery. Co się dzieje? Tworzone jest coś takiego, czyli dla każdego z tych typów osobno on musi przepuścić przez tego helpera typowego. I teraz dalej co się dzieje? Czy dog extends miał? No, psy nie miauczą. Czyli zdarza im się, ale to jak są złośliwe. Jeśli by rozszerzał, to dostalibyśmy z powrotem ten typ, ale nie, więc nigdy. Po przejściu przez te wszystkie elementy otrzymamy taki typ, czyli teraz będzie type cats never, cat never lion, koniec z wielkiej litery, czyli to wciąż jest pod spodem, jako że never nigdy by się nie wydarzyło, ostatecznie typ cats będzie albo należał do cat, albo lion. To jest też takie, głównie służy pokazaniu, co możliwe jest dzięki tym typom warunkowym, ale to wciąż nie powiedziałbym, że było takie w 100% użyteczne. Więc jako przykład, tak można powiedzieć, życia prawdziwego, bo
są też życia nieprawdziwe. Spróbujemy zrobić coś, co będzie przypominało akcje reduksowe. Po co tak naprawdę, do czego możemy to wykorzystać, żeby to miało sens. Więc tutaj jest pokazane, jako że nie lubimy boilerplate'u i chcemy tworzyć akcje za pomocą funkcji, no to sobie napisaliśmy taką funkcję, która nam w tym będzie pomagać, takiego utila. I teraz akcja może mieć, albo zawsze akcja będzie miała typ, ale payload jest opcjonalny w zależności od tego, co będzie przekazane w parametrach. To jest jeden ze sposobów, w który moglibyśmy to osiągnąć. To jest tak zwane overloadowanie metod w TypeScriptie, gdzie pokazujemy, że tak, może być jeden parametr, w tym przypadku tylko type, i on zawsze zwróci wartość, która będzie będzie typem akcji, czyli będzie miała tylko typ, jeśli pojawi się payload jako drugi parametr tej funkcji, to zwrócony zostanie action with payload, czyli będzie i typ, i payload. I tutaj, jak widzimy, to, pozwoliłoby to nam na stworzenie takiej akcji. No, ale jest to dość takie... dużo tego kodu, powtarzamy się, nie jest on ładny. Więc redukujemy go. Więc jako, że poznaliśmy potężną funkcjonalność jako typy warunkowe, no to chcemy napisać to za pomocą czegoś takiego. Więc pierwszy T, czyli pierwszy typu będzie rozszerzał statusy, czyli będzie jednym z tych dwóch, a drugi parametr, czyli payload, jest opcjonalny, czyli może być albo może go nie być, a jeśli będzie, to będzie typu generycznego Y, czyli to, co będzie w trakcie kompilacji wyłapane. No i to będzie nam jako tako działało, ponieważ tutaj będzie wszystko ok w tej linijce. W tej linijce również wszystko się uda. No, no i tak jak chcieliśmy, create action będzie zwracało error, ponieważ tak miałoby, ponieważ nie przekazaliśmy typu. No, ale to nie jest rozwiązanie, które nas satysfakcjonuje, ponieważ dla docs fetch brakuje h i init, a nigdy nie powinno być payloadu, więc to nie są poprawne typy dla tego. Co możemy zrobić? Możemy powiedzieć, co będzie w zwrotce. I w teorii to powinno zadziałać. W praktyce, jak zawsze, nie wszystko jest super, ponieważ mimo, że tutaj typy będą idealnie tak, jak powinny być, czyli docs fetch init będzie mógł tylko zwrócić typ action, fetch success tylko action with payload, a w przypadku tego ostatniego będzie error, to niestety TypeScript będzie krzyczał, że rzeczywista zwrotka tej funkcji nie będzie równa zwrotce, którą zadeklarowaliśmy. No, ale zobaczmy, przeanalizujmy error, co tak naprawdę było pokazane, co nam kompilator zwrócił. Więc typ T i typ T z payloadem nie są to, są nieasygnowane do tego, co zadeklarowaliśmy. Czyli według niego taki typ lub taki typ nie jest równy dokładnie temu samemu. Więc w czym polega problem? Przecież to jest to samo, tylko że to jest wrapowane w jakąś tam logikę. Niestety, tak jak mówiłem na początku, TypeScript nie jest idealny. I TypeScript niestety na etapie tej kompilacji nie jest w stanie wiedzieć,
niektórych rzeczy. Więc on nie będzie wiedział, co tak naprawdę będzie tutaj zwrócone. I on nie wie, że to będą te same typy. Więc są dwa rozwiązania i możemy albo niestety skastować ten wynik, kiedy jesteśmy naprawdę pewni, że to jest jedyną możliwością tej zwrotki, albo w tej linijce moglibyśmy dać any i efekt byłby bardzo praktycznie ten sam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, dlaczego to jest problemem, jest tutaj jest link do issue, które dokładnie o tym mówi i o tym tam są właśnie pokazane te rozwiązania. Niestety do tej pory chyba jeszcze nie rozwiązano tego problemu i nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie to się udało. I to jest to, co powiedziałem. Safely jest tutaj słowem klucz. Nie da się bezpiecznie sprawdzić, czy te typy będą równe. Dobrze, więc to jest takie w skrócie wejście w świat tych typów warunkowych. One są bardzo potężne i pozwalają na wiele. Coraz częściej staram się ich używać. Niestety syntaks czasami wygląda strasznie, ale efekty są naprawdę fajne, gdzie mamy dobrze, mocno utypowane funkcje, bądź nawet parametry, które są przekazywane pomiędzy różnymi komponentami, na przykład w Reakcie. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć jeszcze więcej, to polecam te trzy prezentacje, artykuły, które tutaj zawarłem. Każdy z nich jest naprawdę, rzadko kiedy spotykam tak dobrze napisane artykuły. No i oczywiście dokumentacja, ale jak to z dokumentacjami bywa, nie są perfekcyjne. Tutaj jeszcze mam materiały, których użyłem. No, są nieistotne, głównie memy. Dziękuję bardzo za uwagę. Teraz, jeśli ktoś miałby jakieś pytania, na które mam nadzieję będę w stanie odpowiedzieć, no to proszę to napisać w czacie. Mamy trochę czasu na odpowiedź. Ewentualnie, jeżeli też ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej albo po prostu zapytać jakiś temat z prezentacji, ale nie wiem, wstydzi się napisać na forum albo coś troszeczkę głębszego, co warto byłoby przegadać, no to dla osób, które są na traili, to oczywiście mój Slack jest zawsze otwarty, no chyba, że jest 22, to nie. Albo po prostu dla innych osób napisać na andrzej.gatkowski@natraili.com. Zapraszam na prezentację mojego kolegi Jakuba. O czym on opowie, to już zostawiam jemu samemu. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Czy mnie słychać? Dobra, to się pokaże. I powinna się pokazać też moja prezentacja. Dajcie mi chwilę. Okej. Nie. Czekajcie. Problemy techniczne, więc... Niestety nie, jeszcze chwilę. Wykrywa mi okna z prezentacją, ale zaraz naprawię ten problem. I przerzucę go. Ok, chyba to mamy. Dobra. To zaczynajmy. Ja jestem Kuba, ja jestem Head of Marketing w Naturaili i miło mi Was zaprosić na w sumie bliski mi temat, bo technicznego SEO w roku 2021. Dlaczego ten temat jest ważny akurat teraz? Ponieważ jak wiecie, Google zmienia swój algorytm co kwartał i czasami z zaskoczenia, czasami daje nam więcej informacji, czasami daje nam mniej informacji na ten temat, więc po prostu przygotowanie się na przyszły rok i na liczne zmiany w tym algorytmie będzie kluczowe dla wszystkich, którzy mają stronę internetową, ale zanim wejdę w szczegóły, tak jak zrobił to fajnie Andrzej, to zacznę od pewnych podstaw, żebyśmy wszyscy byli po prostu na jednym poletku i mogli po prostu rozmawiać na ten temat jak równy równym. Więc jak wygląda taka praca SEO? Wygląda tak, że ja myślę, że ja dużo wiem. Moja mama w ogóle tego nie rozumie, moi znajomi trochę rozumieją, a tak naprawdę to Google decyduje i rozdaje karty i to my się musimy dostosowywać do tych zmian. I żeby po prostu uniknąć tego obrazku numer 4, musimy po prostu się przygotować. Moja prezentacja jest przede wszystkim dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się marketingiem, ale też dla programistów frontend, dla wszystkich QA-ów i wszystkich tak naprawdę, którzy mają stronę w tym roku czy w przyszłym roku. Najlepiej jak już mają teraz, to mogą ją szybko poprawić na przyszły rok i mieć wzrosty po prostu w wynikach organicznych. Dobrze, i przechodźmy dalej. Teraz szczegółowo, dlaczego faktycznie warto się tym zainteresować akurat teraz? Bo po prostu algorytm się zmieni i Google zapowiedziało to już w tym roku i zapowiedziało duży update, który odbędzie się w styczniu i kolejny update, który odbędzie się w maju. I po prostu techniczne SEO i stan naszej witryny będzie coraz bardziej ważny dla algorytmu, bo tak jak wiecie, algorytm jest sprawdzany przez machine learning, przez AI, przez sztuczną inteligencję i to ona sprawdza te rzeczy, które tak naprawdę są pod maską tego, co widzimy, czyli sprawdza kod i jak on jest napisany, czy wszystko jest oznaczone. Czy wszystkie elementy są i jak ich nie ma, no to niestety mamy wtedy niższy wynik w wynikach organicznych, przez to mniejszy ruch na stronie, a każdy najczęściej chce mieć jak największy ruch na tej stronie. I te poprawki też jakby wprowadzając je teraz, można się po prostu cieszyć spokojem albo względnym spokojem w trakcie, gdy po prostu te zmiany algorytmu nadejdą. Wygląda to tak, że teraz przy zmianach algorytmu najczęściej one są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i często nie mamy informacji od Google tak naprawdę, co się zmieni, jakie segmenty po prostu pójdą w górę, w dół i tak naprawdę te SEO techniczne jest takie reakcyjne, że reagujemy na to, co się zmieniło
i staramy się albo po prostu utrzymać te wyniki, które były przed aktualizacją, albo się cieszymy, że wszystko idzie nam do góry, więc to jest loteria, ale lepiej być na nią przygotowanym i po prostu na spokojnie wprowadzić te zmiany już teraz i się nie przejmować, że wszystko, na co pracowaliśmy wiele lat, runie w gruzach. I warto też jakby mieć stronę techniczną bardzo dobrze zbudowaną, bo wtedy każdy artykuł, wszystko, co napisze nasz content specialist lub ktokolwiek z naszej firmy napisze i opublikuje na naszym blogu, będzie miało podstawy do tego, żeby po prostu wzrastać w tych wynikach organicznych, żeby te pozycje w wynikach organicznych były jak najwyższe. Dobrze. Dalej. O samym SEO. Search Engine Optimization, czyli optymalizacja wyników wyszukiwania w Google. Najczęściej w Google, bo oczywiście mamy też inne wyszukiwarki jak Bing, Yandex czy Yahoo i inne. Ale głównie wiadomo, 90% użytkowników na świecie jednak korzysta z Google, więc co jest ważne, jeśli chodzi o SEO? SEO dzielimy nieoficjalnie, bo to nie jest żaden taki oficjalny podział, na techniczne SEO i na SEO kontentowe. I techniczne SEO to jest wszystko to, o czym właśnie dzisiaj będę rozmawiać, czyli stan naszej witryny zarówno na desktopach, jak i na mobilkach, linkowanie wewnętrzne, zewnętrzne, roboty, sitemapa, robienie też keyword researchu i sprawdzanie, jak na przykład kierować, pod jakie keywordy przekształcić nasze teksty, żeby były wyżej. No i też wszystkiego rodzaju przekierowania, które są na stronie. Czy nie wysyłamy czasem na 404, co jest błędem, czy mamy 301, 302 i co to tak naprawdę wszystko znaczy, będę wytłumaczyć w trakcie prezentacji. Czy strona jest szyfrowana dobrze, czy nie ma na niej wirusów, czy jest zaindeksowana i tego typu rzeczy, to wszystko należy jakby pod tą gałąź technicznego SEO. Jeśli chodzi o te nietechniczne SEO, to tak zwany content marketing, czyli treść, którą przelewamy na stronę i żeby ta treść zawsze była świeża, też aktualizowanie jej, żeby po prostu treści, które kiedyś napisaliśmy, dalej były aktualne, żeby odsyłały do materiałów, które dalej istnieją, bo czasami jest tak, jak zresztą pokażę, możemy odsyłać do czegoś, co już na przykład nie istnieje, co też wpływa źle na nasz ranking. Content Marketing Specialist też zajmuje się outreachem, czyli napisaliśmy tekst, teraz jest fajnie się nim podzielić, I właśnie taka osoba wtedy pisze do innych portali, żeby pokazać, hej, napisaliśmy coś takiego, może wam się przydać i po prostu w ten sposób też wysyłamy sygnały do Google, że ten artykuł jest czytany i że jest zainteresowany też z innych źródeł niż tylko nasza strona i nasz ruch organiczny, który już jest gdzieś wypracowany. Taka osoba też zajmuje się guest postingiem, czyli piszemy tekst, ale nie publikujemy go na naszej stronie, a publikujemy go na stronie właśnie na przykład kimś, z kim weszliśmy właśnie w relację i odsyłamy w ten sposób do naszej strony, że napisaliśmy tam jakąś fajną zajawkę, ale na przykład pełen artykuł i cała reszta tego artykułu jest na naszej stronie. Też ważna jest taka osoba, żeby kategoryzowała treści, czyli jeśli piszemy na przykład na tematy e-commerce, to żeby te tematy na naszej stronie były po prostu zaznaczone, że to jest ta kategoria tematów, że osoba, która chce się dowiedzieć o e-commerce, może to zrobić w jednym miejscu, po prostu wyszukując po naszych tagach. Te działania również mają takie typowo marketingowe jakby zaplecze, że budujemy markę, pozycjonujemy się jako ekspert. W przypadku na przykład Naturaili dużo piszemy o programowaniu, potem się zajmujemy i z tym chcemy być jakby uznawani za to, za ekspertów i dlatego tworzymy te treści. Content Marketing Specialist zajmuje się stworzeniem jakby strategii w połączeniu właśnie z Keyword Researchem, więc dlatego często jak zobaczycie pracę osoby właśnie w działu marketingu, to osoba, która zajmuje się tym technicznym SEO, musi współpracować z osobami, które piszą, bo z Keyword Researchu często powinna wynikać ta strategia, bo są słowa kluczowe, na które chcemy się pozycjonować, są słowa, które mogą mieć dla nas mniejsze znaczenie, więc wypracowanie tak naprawdę strategii wokół tych tematów jest kluczowe, żeby osiągnąć tak naprawdę sukces, jeśli chodzi o SEO. Dobra. Diagnoza. No to jak wiecie, no to
Jeśli chodzi o techniczną stronę witryny, no to musimy mieć jakby narzędzia, jak to zbadać, jak tak zwanego doktora, jak się jesteśmy chorzy, to idziemy do doktora, jak mamy złą stronę, to idziemy do specjalisty od SEO, a ten specjalista od SEO na pewno idzie do narzędzi, których po prostu używamy do zrobienia pełnej diagnozy, pełnego crawla naszej witryny. Pierwszym podstawowym tak naprawdę toolem do pracy jest Google Search Console, gdzie jeśli nie mamy naszej witryny w Google Search Console, to ona jakby się nie pojawia w wynikach wyszukiwania. Więc jakby każda strona, która już się pojawia w wynikach wyszukiwania, musi mieć Google Search Console. Google Search Console teraz zawiera kilka narzędzi, które po prostu pomagają nam zweryfikować, czy nasza witryna działa poprawnie, czy nie. Czy coś się wypięło, czy się nie wypięło, to jakby Google Search Console mówi nam o tym. Tylko że mankament Google Search Console polega na tym, że jeśli chodzi o wyniki, one zawsze przychodzą z 3-dniowym opóźnieniem i mogą się zmienić do 3 dni. Więc jeśli mamy na przykład jakieś wyniki z dzisiaj i na przykład chcemy zobaczyć wyniki, jakie były dzisiaj, to lepiej iść i zobaczyć to w Google Analytics niż w Search Console. Tak, i Google też ma swój program do sprawdzania na przykład z naszej strony internetowej, jeśli chodzi o techniczne SEO. Jest to Page Speed Insight i tak zwane jest to integracja Google Lighthouse. Google Lighthouse jest dostępny na każdej witrynie tak naprawdę, jeśli otwieramy tą witrynę w Chromie. Możemy wygenerować sobie taki raport dla jednej strony. Więc trzeba pamiętać, że nie sprawdzamy wtedy całej witryny, a jedną konkretną podstronę, i jest to całkowicie darmowe i każda osoba tak naprawdę, wchodząc na jakąkolwiek stronę internetową, możemy sobie ten test wykonać. Dlatego jako ja, że na przykład dostaję oferty od różnych agencji SEO, ja pierwsze co robię, wchodzę na ich stronę i odpalam Page Speed Insight i wtedy dopiero wiem, że warto z nimi rozmawiać lub nie warto z nimi rozmawiać. W sensie wiem, że szef bez butów chodzi, ale jakby jeśli ktoś mi proponuje pomoc w zakresie technicznego SEO, to można to bardzo szybko zweryfikować. Kolejnym narzędziem, który jest w modelu freemium, czyli po prostu pewne elementy tego programu są po prostu za darmo i one bardzo dużo tak naprawdę wprowadzają informacji o naszej witrynie. I tu też GT Metrics działa na takiej zasadzie, że sprawdza tak jedną naszą podstronę, czyli wpisujemy podobnie jak w Page Speed Insight, wpisujemy jedną podstronę i on nam tak naprawdę wszystkie techniczne rzeczy pokazuje, co jest w kodzie, co blokuje na przykład pewne elementy Google, żeby sprawdzić tak naprawdę, co tam jest w tej kodzie pod maską, i od razu podaje, jak to naprawić. Więc jeśli wygenerujemy sobie taki raport dla jednej strony, możemy go przesłać do programisty i ten programista ma krok po kroku, jak naprawić te błędy. Po zalogowaniu się do GT Metrixa mamy jakby ten raport pełniejszy i możemy przeskanować więcej niż jedną stronę. Jeśli chcemy przeskanować tak naprawdę całą witrynę, to już musimy niestety zapłacić. Podobnie działa Screaming Frog, ale Screaming Frog nie daje nam odpowiedzi. Screaming Frog potrafi przeskanować całą naszą witrynę. Jest to program, który trzeba zainstalować, trzeba go pobrać i zainstalować, wpisujemy nasz adres i on tak naprawdę crawluje naszą stronę. Crawlowanie to jest tak naprawdę sprawdzanie wszystkich elementów, co na tej stronie jest. I Screaming Frog pokazuje nam takie rzeczy właśnie jak 404, 301, wszystkie jakby strony, z którymi coś nie gra. Pokazuje nam również, czy teksty, czy obrazki mają alt teksty i tak dalej, do czego przejdę później. Ale Screaming Frog jest tak naprawdę jednym z najstarszych takich narzędzi, którym możemy sprawdzić całą naszą witrynę. Screaming Frog działa na takiej zasadzie, że jest płatny miesięcznie, ale on, jeśli mamy na przykład małą stronę i mówię tu, że mała witryna to jest na przykład 500 podstron, to Screaming Frog do tego momentu jest darmowy. On te 500 stron przeskanuje i wyśle nam wyniki za darmo i nie potrzebujemy, i tak naprawdę jeśli mamy większą witrynę, to potrzebujemy dopłacić, jeśli mamy mniejszą, to tak naprawdę jesteśmy ready to
to go i możemy pracować nad tymi poprawami. Ale Screaming Frog nie daje nam odpowiedzi, czyli Screaming Frog nie mówi, co mamy poprawić, żeby było dobrze. On tylko jakby diagnozuje, ale nie daje rozwiązań. Więc połączenie tych narzędzi wszystkich razem tak naprawdę daje nam optymalny rezultat. Jeśli tak naprawdę jesteśmy agencją lub nasza witryna jest naprawdę duża, to warto zainwestować właśnie w płatne rozwiązania jak Ahrefs, Semrush, Majestic, Deepcrawl, MozPro, Sepstat i Senuto, Spyfu, jest tego mnóstwo, ale Ahrefs i Semrush są takimi najbardziej największymi graczami, jeśli chodzi o te płatne narzędzia. Ahrefs to tak naprawdę jest kombajn, który sprawdza wszystko. On ma crawlera wbudowanego, mówi nam, co mamy poprawić, w jakich miejscach mamy poprawić. Bada nasze linki, czy linkujemy dobrze, czy linkujemy źle. Więc jakby wybierając którykolwiek z tych narzędzi, jesteśmy w stanie zrobić pełen audyt techniczny naszej witryny. Dobrze, jedziemy dalej. I teraz przygotowałem taką checklistę, przez którą ja przechodzę, sprawdzając różne witryny. Ale, tu jest duże ale. Wiele witryn po prostu jest napisana w różnych językach programowania. Niektóre witryny to sklepy, niektóre witryny to nie sklepy, niektóre mają model SaaS-owy, niektóre B2B. Więc jakby do każdej strony, którą się sprawdza pod kątem technicznego SEO, trzeba podejść indywidualnie, bo problemy mogą być przeróżne. Możemy mieć od takich podstawowych właśnie, że ktoś ma dalej protokół HTTP, co jest już niestety nieaktualne i Google też na to patrzy, bo po prostu możemy mieć problemy z linkowaniem, które są gdzieś tam bardzo zaawansowane. Więc do każdej strony trzeba podejść bardzo indywidualnie. Dobrze. Więc taką podstawową rzeczą jest to właśnie sprawdzenie z protokołu. Jest to brane pod uwagę już od dawna, a jeszcze znalazłem kilka stron, które po prostu mają stary protokół. I przy tym protokole jest ważne też, żeby ten protokół bezpieczeństwa był wszędzie. Bo są witryny, które mają w niektórych miejscach stary protokół, a w niektórych nowy. I to jest jeden jakby z takich najbardziej podstawowych błędów, które możemy zrobić, jeśli chodzi o techniczne SEO. Dalej, sprawdzamy też roboty, plik z robotami, bo czasami w tym pliku można sobie zablokować rzeczy od indeksowania. Można też sprawić właśnie, że zablokujemy roboty Ahrefsa, żeby na przykład nasza konkurencja nie mogła zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda nasz ruch. Bo my na przykład korzystamy z innego narzędzia, więc w tym narzędziu możemy jakby te rzeczy kontrolować. Ten plik jest po to właśnie, żeby sprawdzić, czy sobie czasami nie robimy właśnie szkody, czy nie blokujemy czegoś, co nam daje tak naprawdę ruch i w tym miejscu albo to wykluczamy, oczywiście żeby wejść w robot TXT możemy to zrobić przez stronę, po prostu w naszym CMS-ie, ale możemy to też zrobić w Google Search Console. Jeśli coś tam nie będzie grało, na pewno dostaniecie w Google Search Console na dzień dobry informacje o tym, że coś jest blokowane w robot.txt. Kolejna podstawowa rzecz, brak wirusów i szkodliwego oprogramowania w witrynie. To jest kluczowe. Google tak naprawdę chce, żeby użytkownicy wyszukujący hasło po pierwsze mieli fajny user experience, co wejdzie w maju, ale o tym powiem więcej później. A po drugie muszą być bezpieczni i muszą znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Nie muszą jej znaleźć od razu, ale tak jak wiadomo, jeśli znajdą ją od razu i my dostarczymy tą wiadomość, to ona w przyszłości będziemy się pozycjonować wyżej w wynikach wyszukiwania. Od niedawna też jest bardzo ważna aktualna polityka cookies. Musimy po prostu z powodu, wiadomo, RODO i nie tylko, musimy po prostu mówić, jak są te dane przetwarzane. Google jakby, szukając w Google, zgadzamy się na przetwarzanie tych danych, ale jeśli śledzimy ruch w jakikolwiek sposób, musi to być po prostu uwzględnione też na naszej stronie, ponieważ jeśli tego nie robimy, to po pierwsze łamiemy prawo, a po drugie będziemy mieli niższy ranking w przyszłości. Dobrze, tu trochę o sitemapie. Jeśli chodzi o sitemapę, miałem przypadki, że ludzie nie mieli wgranych sitemap. Sitemapa to tak naprawdę wszystkie nasze strony, jakie mamy i mówimy Google, co ma po prostu oglądać, czy te linki są aktualne i tak dalej. Więc w sitemapie musimy po prostu aktualny stan strony, wygrany,
z datą do tego, co jest. Safe jest ekstremalnie ważna, nie można robić w niej błędów i można do niej łatwo stosunkowo przejść. Ale to też jest jakby podstawowym elementem wgrania odpowiedniej sitemapy, sitemapy, która się zgadza z tymi elementami, które są aktualnie. Dobrze, przejdźmy teraz, to były podstawy, więc teraz przejdźmy do części linkowania, bo tu jest tak naprawdę najwięcej zabawy. Jeśli artykuł jest, właśnie pierwsze co, o czym już mówiłem na początku, musimy sprawdzić, czy odsyłamy, pisząc artykuł, czy odsyłamy do aktualnych źródeł. Bo często jest tak, że kiedyś napisaliśmy blog posta i wiecie, minęły 4 lata, nie zwracamy na to uwagi, po czym się okazuje, że strony, do których odsyłamy, już nie istnieją. Albo odsyłamy do 301, do, nie wiem, do 404 i po prostu tego nie ma już, więc musimy, dlatego tak ważne jest, żeby to aktualizować co jakiś czas. Można powiedzmy raz na rok, jeśli w temacie nie ma dużych zmian, ale trzeba tego pilnować, bo odsyłając po prostu do rzeczy, do których już nie ma, to też jakby osłabia naszą pozycję, bo wtedy jakby nie jesteśmy rzetelni. Dobrze, kolejna rzecz to jest 301. 301 to są permanentne przekierowania i przeniesienia. I 302 to są przeniesienia tymczasowe. I wiele witryn ma takie coś, że przesyła z 301 na przykład na 301, bo kiedyś przeniosła zawartość jakiejś strony dalej. I 301 są na tyle ważne, że jakby one nam pomagają jako SEO-owcom technicznym zapanować nad tym całym chaosem. Na przykład chcemy przenieść domenę na domenę i trzeba wtedy zrobić te przekierowania, te 301, tylko że w momencie, kiedy ruch jakby wygaśnie i ta 301 jakby przestanie mieć prawo bytu, bo wszyscy już będą wysyłani do strony właściwej, czyli nie na przekierowanie, a na tą stronę, na którą przekierowujemy, to trzeba taką 301 po prostu usunąć. I wiele witryn po prostu robi tych 301 bardzo dużo w ciągu roku, a potem ich nie ściąga. I trzeba wiedzieć też, kiedy ściągnąć taką 301, a kiedy ją zostawić. Jeśli na przykład stworzyliśmy jakąś stronę dla kogoś i tam daliśmy nasz link i on na przykład już jest nieaktualny, ale przez to, że jest na tej stronie, generuje nam ruch, to wtedy taka 301 jest usprawiedliwiona i ona może być permanentnie tam, bo te źródło, do którego odsyłamy, jeszcze nam generuje ruch. Więc super i chcemy dalej utrzymać ten ruch, a nie mamy kontaktu z właścicielem tej strony, żeby po prostu podmienić ten link na nowy. W takim przypadku 301 jest usprawiedliwiona i jakby nie jest to ok dla Google. Ale jeśli tych 301 mamy na przykład 100 albo 120, no to znaczy, że już trochę przyginamy i odsyłamy też za daleko. Tak samo z 302 jest ta sama sytuacja, więc jeśli mówimy Google, że coś jest tymczasowo przeniesione, to potem nie możemy tych 302 trzymać w nieskończoność. Dobrze, no i tu już zahaczając, tak jak mówię, musimy naprawić wszelkie jakby łańcuchy przekierowań w trakcie, gdy patrzymy na jakąkolwiek witrynę. Jeśli odsyłamy 301 i potem na tej nowej stronie też była 301, bo coś się zadziało i potem znowu była 301, to jest bardzo negatywnie po prostu postrzegane przez Google. Po prostu tak się nie robi, bo osoba, która chciała wejść na daną stronę, jest przekierowywana kilka razy, zanim załaduje się jej strona właściwa, na którą chcemy odsyłać tą osobę. Więc nie można robić, wszystkie jakiegokolwiek tego typu zabiegi są wielkim nie dla Google i będzie to po prostu w przyszłości jeszcze bardziej brane pod uwagę. Nie możemy też mieć stron, które po prostu nie działają. Żadna zdrowa witryna nie powinna mieć 404. 404 to jest tak naprawdę najgorsze, co sobie można zrobić na stronie, oczywiście pomijając podstawy. 404, ale nie wiecie, 404 może wystąpić wtedy, kiedy ktoś wpisze nieprawidłowy URL. I dlatego każda 404 też powinna być fajnie zaprojektowana i fajnie podlinkowana do elementów, które po prostu będą odsyłać do strony, do części strony, która działa. Więc ja tu mam taką przykład pierwszej 404, jaka mi wpadła do głowy.
na LinkedInie. Jeśli wchodzimy na stronę, która już jakby pod stronę, która już nie istnieje, mamy taką 404. I ta 404 odpowiednio ma linkowania, czyli możemy wrócić do naszego feedu. Ma też linkowania do privacy policy, do tego do cookie policy i tak dalej. I tym samym osoba, która trafia na 404, nie musi zostać na tej 404, mimo że dostała jakiś link, który już na przykład nie działa. Więc tych 404 trzeba unikać, ale one się na pewno zdarzą, więc po prostu trzeba sprytnie zaprojektować 404. Jest dużo przykładów śmiesznych 404 i tak dalej, i można je tam bardzo kreatywnie się wyżyć, jeśli o to chodzi. Ale trzeba zrobić to z głową. I tak jak widzicie, tu jest jeszcze, oprócz tego, że możemy wrócić do feeda, to jest jeszcze help center, w razie czego, gdyby chcieliście zgłosić, że to nie działa, a powinno. Więc to jest bardzo sprytnie rozwiązane i to jest prawidłowo zaimplementowane 404. Dobrze, dalej jeśli chodzi o linkowanie. Trzeba sprawdzić w robotach i tak dalej, czy elementy, które chcemy ukryć przez Google. Wiadomo, nie każda strona, którą tworzymy, powinna być indeksowana. Na przykład jest to strona, gdzie omawiamy naszych partnerów albo coś takiego i nie chcemy jakby pozycjonować się i na ich nazwy własne. Wtedy warto właśnie nie indeksować takiej strony. Lub mamy właśnie politykę prywatności, która w sumie nie musi być linkowana. Możemy do niej odsyłać, ale nie musimy jej indeksować tak naprawdę. No i też sprawdzić, czy jakie linki followujemy, a jakie nie. O tym followowaniu jeszcze potem dalej powiem, ale ogólnie nie chcemy linkować do stron, które są po prostu według Google szemrane, mają, nie wiem, mały ruch, wirusy lub coś takiego, albo to są witryny, na które się powołujemy, ale do końca nie są jeszcze jakby takie, wiecie, historycznie umocnione, jeśli chodzi o algorytm. I tak, jedna z ważniejszych rzeczy, musimy linkować wewnętrznie, czyli nawigacja naszej witryny musi być na tyle czytelna i na tyle przyjemna dla osób, że w przeciągu 3 kliknięć są w stanie przejść na każdą podstronę naszej witryny, oczywiście wyłączając bloga. Blog to jest jakby inna zupełnie materia. I dlatego dużo firm po prostu linkuje w stopce. Te linki są na tyle ważne, wiadomo, najczęściej są na samym dole, w footerze i one tam powinny być, bo jakby ze strony głównej strona główna jest naszym hubem, ale ona nie zbiera większości naszego ruchu, najczęściej jeśli mamy dobrze zrobione SEO. To wtedy musimy jakby linkować do tych innych elementów. I dla Google ważne jest to, przez to, że nie sprawdzają tego ludzie, a sprawdzają to roboty, to dla Google najważniejsze jest to, że ten link odsyłający na tą podstronę tam jest. Ponieważ wtedy Google uznaje, aha, czyli ja z tej strony mogę się dostać w te inne elementy po prostu portalu, które są dla mnie ważne. Ważne w cudzysłowie. Ale chcemy jakby się wtedy przekierowywać na te witryny. I oczywiście mamy też u góry nawigację najczęściej i tam są jakby takie cele typowo biznesowe, jak services i about page i ten tego typu, ale jakby nie możemy zapominać o tych konkretnych podstronach. I dlatego robi się stopki w footerze i jest to też bardzo ważne dla robotów Google w trakcie, gdy one przechodzą przez naszą witrynę. O, dobra, to teraz przejdziemy, jeśli chodzi o linkowanie, to możemy wrócić jeszcze potem do tego tematu, ale jeszcze chodzi o taką techniczną analizę artykułów, też mam kilka punktów, co warto sprawdzić, bo jak wracając jeszcze trochę do linkowania, błędy mogą być przeróżne, te połączenia mogą być przedziwne i ten temat to jest ogólnie temat rzeka, który można jeszcze rozwinąć na kolejny webinar, ale jakby na razie ustawiamy się na podstawy. Dobrze, no to co sprawdzić w takiej technicznej analizie artykułu? No to przede wszystkim nie możemy powielać tekstów. Jak napisaliśmy tekst jeden i jest super, to nie piszemy go drugi raz i nie powielamy go nigdzie. Nie kopiujemy też tekstów od innych, bo Google wie, co było pierwsze i on tak naprawdę wskaże zawsze osobę, która napisała ten artykuł pierwszy. Nawet jeśli będziemy chcieli go komuś nieładnie ukraść.
więc nie warto tego robić. Google sobie to też gdzieś tam zapisuje, więc nie powielamy ani tekstów cudzych, ani swoich tekstów w ciągu całej witryny. Wiadomo, niektóre opisy są super i chcemy ich użyć, to wtedy używamy canonicala, wskazując po prostu w kodzie, gdzie tak naprawdę mamy oryginał. Wtedy wszystko jest ok. I jeśli chcemy kogoś zacytować i wtedy użyjemy canonicala do artykułu, który był pierwszy, wtedy też wszystko jest ok i możemy z tym działać. Dobra. Ogólnie musimy też pamiętać, że zawsze musi być tytuł, nie mogą one być puste, tak samo nie mogą być opisy puste. Jest dużo po prostu, na przykład na blogu mamy kategorie i te kategorie mają tytuły, super, ale na przykład nie mają opisów. I wtedy Google to trochę traktuje jako, hej, to też może być artykuł, to też jest jakaś wartość, więc warto te meta opisy dopisać. Meta opisy się wyświetlają w wyniku wyszukiwania zaraz po tytule. Jest to taki szary dopisek z dołu, który tak naprawdę definiuje, czy osoba kliknie w to, czy nie, więc warto w tych opisach umieścić słowa kluczowe, na które chcemy się pozycjonować, bo wtedy te słowa kluczowe będą wyboldowane i ten nasz artykuł będzie się po prostu bardziej rzucać w oczy w wyniku wyszukiwania. Też w tytule i w samym tekście, keyword, na który piszemy tekst, biorąc pod uwagę, że wcześniej zrobiliśmy odpowiedni research i piszemy pod dany keyword, musimy się upewnić, że ten keyword tam po prostu jest. Więc on powinien być mniej więcej 3 razy na cały tekst, w zależności od długości tekstu. Wiadomo, jeśli to jest tekst na jedną stronę, no to nie musimy po prostu 3 razy na siłę wpychać tamtego keyworda, tylko po prostu musi on być w tytule i musi być w treści co najmniej raz. Co dla Google jest ważne ostatnio też? Jest ważny autor. Jeśli po prostu podajemy, że artykuł napisał no name albo w ogóle nie ma sekcji autora, jest to też brane pod uwagę jako błąd po prostu, bo Google od niedawno wprowadził coś takiego, że jeśli podpisujemy się swoim imieniem i nazwiskiem, a piszemy dla różnych portali, to jakby też sprawdza samego autora, w sensie czy ludzie lubią czytać tego autora, ile czasu spędzają na to, żeby przeczytać tekst takiego autora i tak dalej, więc podywanie autora jest jakby teraz podstawą. No i oczywiście musi być też sekcja komentarzy i jakaś interakcja i miejsce do dyskusji na dany temat. Jak wiecie, Google stara się nikogo jakby nie wykluczać z dyskusji i jakby on też tego będzie wymagać w przyszłości. Teraz już też jakby ma to znaczenie, ale w przyszłości myślę, że będzie miało jeszcze większe znaczenie, żeby ta dyskusja po prostu była otwarta na każdym na przykład blogpoście. Okej, okay. To teraz przejdziemy do poprawek on-page. Jeśli chodzi o analizę techniczną tekstu, tam jest jeszcze kilka narzędzi, które możemy użyć, jak Surfer SEO i kilka innych, które po prostu pomagają w pracy copywriterów, którzy nie bardzo potrafią jeszcze te techniczne SEO i te niuanse wyłapać. Ale nie jest to jakieś trudne, tylko po prostu trzeba mieć z tyłu głowy te zasady. Trzeba też mieć takie zasady, że na przykład nie piszemy dat w artykule, bo w URL-u nie piszemy dat, bo czasami chcemy się pozycjonować, no, na przykład najlepsze pierogi 2020 i damy to w URL-u i potem będzie na przyszły rok i jak już ktoś będzie wpisywać najlepsze pierogi, to już się nie będziemy wyświetlać, a to nie jest fajne. Chcemy, żeby nasze pierogi były jak najwyżej, nie? Dokładnie. Dobra, teraz ważne poprawki on-page, które w sumie dotyczą wszystkich serwisów. Czy obrazy, które wgrywamy, są skompresowane i mają alty? I jeśli chodzi o kompresję obrazów, to powinniśmy mieć jak najfajniejsze obrazy, które będą po prostu skompresowane do takiej wielkości, żeby nasza witryna była szybka. Jeśli chodzi o tą kompresję, można ją sprawdzić w tych podstawowych narzędziach, nawet od Google, ile tak naprawdę załadowuje się ta witryna przy takich kilku obrazkach. Wiadomo, te obrazki są częścią artykułu, czasami to są jakieś grafy i tak dalej, więc Google też nie chce, żeby z tego rezygnować, tylko musimy to skompresować. Alty. Alty mają na celu to, że jeśli na naszą witrynę wchodzi osoba na przykład, która jest niewidoma, to alty są czytane przez wszystkie programy, które pozwalają tym osobom po sieci tak naprawdę bez ograniczeń się poruszać.
Więc jeśli wrzucamy obraz, powiedzmy, samochodu, to opisujemy, że jest to samochód takiej i takiej marki, ma czerwony kolor i tak dalej. Alty też pozwalają na to, że nasze obrazy będą się pokazywać w wynikach wyszukiwania Google Grafika. Więc warto być po prostu specyficznym, jeśli na przykład coś jest naszym brandem, naszym logo i tak dalej, warto tam pisać, że to jest logotyp, naturally albo inny. Więc to jest mega ważne, jeśli chodzi o takie wyszukiwanie graficzne. I tak jak mówię, dla osób niepełnosprawnych jest to mega ważne, więc fajnie po prostu, żeby to było zawsze, żeby każdy miał dostęp do naszej witryny taki sam. I teraz warto zawsze się zastanowić, wejść trochę w kod i sprawdzić, czy te 6 fontów, które zostało kiedyś wygrane, dalej jest używane. Bardzo dużo elementów w kodzie nie jest używanych, a jest w kodzie. Więc w tym momencie zamula to trochę naszą stronę. No i te elementy nie są używane. Google na to zwraca uwagę. Jeśli coś ładujemy w tle, a nie używamy tego w ogóle, albo nie jest to widoczne, a gdzieś to tam zostało zakopane w tle, w kodzie, to najlepiej to po prostu usunąć. Ładujmy rzeczy, które po prostu są potrzebne i które są niezbędne, a wszystko, co jest zbędne, należy po prostu wyrzucić. Tak samo podobnie z analityką. Dużo SEO-owców, którzy nie zajmują się analityką, narzekają na to, że zrobili fajnie poprawki, a potem przyszedł gościu od analityki i im zaczął wszystko wgrywać. I strona znowu zamula. Więc żeby po prostu z tym problemów mieć jak najmniej, analityka najczęściej się wgrywa przez Google Tag Managera, który tak naprawdę serwuje te elementy analityki, które są w danym momencie i na danej podstronie potrzebne. Tym samym, jeśli dobrze się ustawi Google Tag Managera, to on nie powinien mocno wpłynąć na prędkość naszej strony. Więc to jest najlepsze jak na razie rozwiązanie na dzień dzisiejszy. Zobaczymy w przyszłości, jak to zostanie rozwiązane. Więc po prostu wszystko trzeba wgrać w Google Tag Managerze i w tym Tag Managerze też trzeba mieć porządek, że nie wszystkie tagi muszą się odpalać na wszystkich stronach. Warto po prostu wybrać te podstrony, gdzie faktycznie ma się to załadowywać i po prostu nie przeginać z tym, żeby wszystko się ładowało wszędzie, bo nie o to chodzi. Jeśli chodzi o lazy loading, powinno być wszędzie zaimplementowane. Niech najpierw załadują się kluczowe treści. Jest to ważne szczególnie jeśli chodzi o mobilkę, bo po prostu czasami mamy, wiadomo, gorszy zasięg w telefonie i tak dalej. Ktoś chce coś przeczytać, to najpierw powinien pojawić się tekst, a potem dopiero powinny się pojawić inne elementy, które po prostu pozwolą po prostu tej odbiorcy na przeczytanie całości bez po prostu problemów i czkawki przy ładowaniu. I tu jest też taki sprzeczny punkt trochę, bo Google też patrzy na tak zwany rich content, czyli czy do napisanego blog posta dodajemy jakieś, nie wiem, fragment podcastu, nagranie, wiecie, embedujemy YouTube'a, czy jakieś nagranie audio. Jest to mega ważne, bo coraz mniej osób tak naprawdę czyta blog posty i w momencie, kiedy mają możliwość jednym przyciskiem przesłuchania tak naprawdę tego blog posta w formie audio, jest to dla nich mega, mega wygodne i o to chodzi. Google tak naprawdę chce, żeby ludzie dalej korzystali z Google, żeby to dla nich było jak najwygodniejsze, a gdzieś tam tych blog postów nie zawsze są czytane te blog posty, więc tak naprawdę powinniśmy być user-centric i dostosować nasz przekaz do tego, co jest wymagane przez rynek. Tu mam źródła wiedzy, z których w sumie korzystałem w trakcie tego i których wy możecie spokojnie się uczyć dalej, jeśli byście chcieli zgłębiać ten temat. To oczywiście Google Search Central, to jest jakby taka oficjalna informacja z Google, ale tu trzeba zawsze pamiętać, że oni nie zawsze chcą wszystko powiedzieć. Algorytm Google'a to jest jedna wielka tajemnica, to jest jak przepis na Coca-Colę, więc nikt raczej tego nie wie, oprócz osób, które faktycznie ten algorytm składają, które pewnie mają jakieś tam milionowe kary, jeśli by się wygadały. Więc kolejny tak naprawdę portal to jest Moz. To jest właśnie jeden z tych portali, który też robi narzędzie do tego technicznego SEO. Więc tam jest bardzo fajna seria jak Tech Friday. Nie Tech Friday, SEO Friday. My mamy Tech Friday. Oni mają SEO Friday i co tydzień tak naprawdę podejmują inny temat, jeśli chodzi o SEO. Search Engine Journal to jest jedna z największych platform,
jeśli chodzi o cały marketing, więc jest tam gigantyczna sekcja SEO i tam są najczęściej najnowsze newsy prosto z Google właśnie i można bardzo szybko być na bieżąco. Nieopodal to jest świetny ekspert. Backlinko to jest newsletter, on jest płatny, ale przynosi bardzo dużo wartości, jeśli chodzi o SEO i tak dalej. No i mamy jeszcze Search Engine Land, Semrush Blog, Ahrefs Blog i tak naprawdę wszystkie narzędzia mają jakiś blog. A GT Metrics ma blog i on jest tylko poświęcony właśnie technicznym SEO, więc jeśli ktokolwiek by się chciał tylko tym technicznym SEO zająć, to jest chyba najlepsze miejsce, w którym można zacząć. Dobra, jeśli macie jakieś pytania, to ja na nie czekam i czytam. No cześć, zadaj pytanko. A jeszcze tu poprawię, bo widzę, że nie wszystkie pytania. Okej. Okay. A, dobra, fajne pytanie, Adrian, bo będę w stanie. Chyba będę w stanie w miarę dobrze odpowiedzieć. Jeśli startujemy z jakąkolwiek stroną, to najpierw jest fajnie zrobić te techniczne SEO, zanim w ogóle wystartujemy. Jeśli bierzemy używaną domenę, to musimy zrobić te przekierowania tak, żeby po prostu wszystko grało i buczało. Więc często się robi tak, że właśnie kupujemy domenę, która jest gotowa. I to jest jakby naturalne, że tak to wygląda. Aha, no i te backlinki zawsze warto sprawdzić, jakiej jakości mamy te backlinki. Jeśli kupujemy używaną stronę, to tak naprawdę musimy się skupić, co na tej stronie mamy. Czy jakość tych linków i te odsyłania są wysokich lotów, czy jest to jakieś forum, które po prostu jest nieużywane od kilku lat i jakiś student po prostu przeklejał tam w komentarzach linki do tej podstrony. Więc warto to, zanim zakupimy taką domenę, warto zrobić ten research i tak naprawdę sprawdzić też, co jest w Search Console i sprawdzić te wszystkie rzeczy. Nie, jest to jakaś strategia i też można z niej skorzystać, ale tak jak mówię, zawsze sprawdźmy, co jest pod maską i czy to tak naprawdę będzie działać dla nas. No i tak, backlinki przede wszystkim z branży, tak. Jeśli chcemy wykupić jakąś domenę i chcemy po prostu przemianować ją na coś innego, a podoba nam się po prostu nazwa, to po prostu warto chyba zacząć od nowa. I pozbyć się tych backlinków, które byłyby na przykład z innej branży już niezwiązanej. Więc jeśli kupujemy taką domenę, to kupmy ją w tej samej branży i upewnijmy się, że wszystko tam działa jak działało. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma sprawy. To jeszcze poczekam chwilę. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, to bez krępacji.
Dobra, to jak nie ma pytań, to już nie przedłużam, żeby nie marnować waszego czasu. Dzięki bardzo za to, że przyszliście posłuchać mnie i Andrzeja. I życzę wam powodzenia, samych fajnych wyników w organiku w nowy rok. I mam nadzieję, że nie będziecie mieli technicznych problemów z SEO przy kolejnym update algorytmu. Ostatni update był 4 grudnia, więc możecie jakby ocenić już teraz, czy wpłynął na wasz portal pozytywnie, czy negatywnie, bo 3 dni minęły. Więc wesołych świąt i widzimy się prawdopodobnie w następnym Tech Friday. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu Andrzeja i swoim. Na następnym spodziewajcie się wielkiego powrotu Stefana i miłego dnia. Cześć!